Cześć, tu Unknow, witam Cię w kolejnym odcinku Linux Tips and Tricks. Tym razem zajmiemy się edytorem Vim. Vim to mój ulubiony edytor używany zarówno do pisania kodów, jak i tekstów. Wchodzimy do niego za pomocą polecenia Vim. Na początek wyjaśnienie, dlaczego akurat Vim, a nie na przykład Nano, Pico, Emacs albo cokolwiek innego? Odpowiedź jest prosta. Vim jest dość popularnym edytorem, obecnym na większości serwerów, z którymi miałem styczność. Tak więc jeśli zajmujesz się administracją cudzych serwerów, a więc takich, na których ktoś już wcześniej zainstalował soft i niekoniecznie chciałbyś doinstalowywać tam swój ulubiony edytorek, to warto znać Vima. Z tego względu warto poznać po prostu, jak pracować z tym edytorem na jakimś przyzwoitym poziomie. W tym materiale wideo nie chciałbym pokazywać Ci, jak wpisywać tekst, jak szukać tekstu wewnątrz jakiegoś dokumentu, jak robić jakieś podstawowe rzeczy typu zapisywanie dokumentu. Tego rodzaju rzeczy znajdziesz w każdym możliwym tutorialu, na blogach, na Google jest tego pełno. Chciałbym pokazać Ci Vima od ludzkiej strony, czyli jak używać go tak, jakby był pełnowartościowym edytorem. Otwórzmy sobie jakiś plik, na którym będziemy pracować. Załóżmy, będzie to config Apache. Duży blok tekstu, trochę pokomentowany, trochę jakichś poleceń dla Apache. W większości takich porządnych edytorów tekstu, porządnych edytorów programistycznych albo środowisk mamy coś takiego jak podświetlanie składni. W przypadku Vima działa to nawet jeszcze lepiej niż na przykład w Eclipse, który potrafi tylko pewną ilość języków programowania podświetlić poprawnie. W przypadku Vima potrafi on także podświetlić konfigi różnego rodzaju demonów linuxowych. Aby włączyć podświetlanie, wystarczy wydać polecenie syntax on. W tym momencie na niebiesko zaznaczyło nam to, co jest mniej ważne, więc komentarze, a specjalnymi kolorkami podświetliło nam dyrektywy dla Apache. Kolor seledynowy, nazwa parametru, kolor biały, wartość tego parametru liczbowa w tym wypadku. Działa to całkiem ładnie, a więc podświetlanie składni działa. Tak samo działa podświetlanie składni oczywiście w dowolnym języku programowania, tak, czy jest to plik PHP, czy JS, czy CSS, wszystko działa poprawnie. Kolejna rzecz to praca z wieloma plikami jednocześnie. Jeżeli otworzę sobie teraz kolejny plik, załóżmy plik z grupami. Zwróć uwagę, że tutaj także włączyło się kolorowanie składni, a więc seledynowy, tutaj jakiś fioletowy i czerwony. Mamy dwa pliki i teraz chcielibyśmy się przełączać między nimi. Używamy oczywiście polecenia bn, czyli bufor next, przełączanie między buforami do przodu. Możemy jeszcze bp, bufor previous do tyłu. Działa to całkiem fajnie, ale powiedzmy szczerze, wpisywanie 3 znaków i potwierdzanie enterem w dzisiejszych czasach trochę tak trąci myszką, jak to się mówi, czyli nie jest przystosowany do naszych czasów. Można byłoby to zrobić prościej. W większości współczesnych edytorów mamy coś takiego jak zakładki, taby. Vim oczywiście tego nie posiada. Taka bajka krąży sobie i powiem szczerze, że większość nawet zaawansowanych użytkowników Vima twierdzi, że Vim nie potrafi używać zakładek, nie ma po prostu dla niego supportu. To nie jest prawda. Przez przypadek wyszedłem z Vima. Otwórzmy sobie plik z konfigiem Apache. Pokolorujmy, aby to jakoś ładnie wyglądało. I teraz zamiast etc group używamy tab e, czyli otwórz edycję na tabie, na zakładce. I w ten oto sposób Vim zyskał zakładki. Przełączanie się między zakładkami jest znacznie prostsze niż przełączanie się między buforami, ze względu na to, że można w trybie wizualnym używać po prostu dwóch klawiszy. Naciskasz klawisz G oraz literę T, GT. W ten sposób można skakać między dowolną liczbą zakładek. Żeby to jakoś łatwo zapamiętać, GT to nie są losowe literki. G skrót od go to, a więc idź do, T to zakładka, tab, idź do zakładki, GT, GT, GT. Jeżeli chcesz poruszać się po zakładkach w przeciwnym kierunku, to litera T jest używana z shiftem, a więc GT idź do przodu, G, shift T idź do tyłu. W tym momencie początkujący się zbuntują, że No fajnie, mogę za pomocą dwóch klawiszy poruszać się przód-tył, ale muszę zapamiętać te klawisze i tych klawiszy w Vimie jest cała masa, a w przypadku normalnego edytora graficznego wziąłbym myszkę, kliknął na pierwszą zakładkę, na drugą zakładkę i to by jakoś działało, ale Vim nie ma wsparcia dla myszki, tak? No, to kolejna bajka. Vim ma wsparcie dla myszki, to całkiem niezłe wsparcie dla myszki. Trzeba je tylko włączyć. Set mouse równa się A. Parametr A znaczy all, to znaczy włącz myszkę w każdym możliwym widoku, czyli i w trybie wpisywania, i w trybie wizualnym, w każdym możliwym. Naciskam Enter i w ten magiczny sposób zaczynają nam działać taby klikane za pomocą myszki. Zwróć uwagę, że jest tu nawet X, dokładnie taki sam jak w Windowsowych aplikacjach. Naciskasz X, a więc zamykasz okno. Nagle Vim z jakichś magicznych poleceń typu BN zmienił się w trochę prostsze GT, a na końcu przeszedł po prostu w sterowanie myszką, czyli już prościej się nie da. Ja wiem, że większość profesjonalnych użytkowników powie, że zaprzęganie myszki do pracy w Vimie to niemal jak świętokradztwo, no ale jeśli jesteś początkującym, to co komu do tego? Masz ochotę używać myszki, używaj myszki. Nie jest to w żaden sposób gorsze rozwiązanie. To po prostu jedno z rozwiązań. Kolejna rzecz, otwórzmy sobie pustą zakładkę. Będę tu pisał skrypt PHP. Zwróć uwagę, podświetlanie się nie włączyło, dlatego że Vim wykrywa, z jakim językiem ma do czynienia na podstawie rozszerzenia pliku. A więc jak edytujesz plik PHP, to włącza się interpreter podświetlania dla tego języka. Jeżeli otworzysz sobie CSS, a to CSS i tak dalej, i tak dalej. Trzeba więc mu ustawić ręcznie ten parametr set. File type równa się PHP. OK. Zwróć uwagę, że kiepsko tu widać w tym Vimie. Pracuję na czarnym ekranie. Te literki są ledwo widoczne, a jeżeli masz taki sam problem, a więc nie używasz domyślnego białego terminala, a jednak czarny, to wpisz polecenie set background równa się dark, a więc pracuję na czarnym ekranie. Enter. I w tym momencie Vim staje się piękny, to znaczy zaczyna podświetlać ten kod tak, abyś widział, co piszesz. Vim oczywiście ma tutaj wsparcie dla podświetlania zmiennych i wszelkich innych budulców języka. Wszystko jest podświetlane tak jak należy. Tutaj damy sobie jakieś coś dłuższego. Bardzo długa nazwa zmiennej równa się UW-TEAM.org. OK. Załóżmy teraz, że chcielibyśmy pisać coś takiego. If 1 równa się 2, enter. I tu widzimy, że edytor zachował się w dziwny sposób. No, gdybym pisał to w jakimś Eclipse albo na Windowsie w Notepadzie++, wylądowałbym w tym miejscu, a nie w tym. Coś jest nie tak. Nie dlatego, że Vim jest głupi, tak się stało, lecz dlatego, że nie skonfigurowałem go poprawnie. A więc set auto intent, czyli włącz automatyczne wcięcia. I w tym momencie Vim zyskał nową supermoc, a więc potrafi wcinać tekst tak jak należy. Zwróć uwagę, jak to się zachowuje. Można pisać piękny kod, który będzie automatycznie przycinany tabami do odpowiednich pozycji, a więc wszystko wygląda całkiem fajnie. Kolejna rzecz to uzupełnianie składni. No oczywiście początkujący Ci powie, że Vim nie ma wsparcia dla uzupełniania składni. To nie jest prawda. Jeżeli zaczniesz pisać bardzo długa i tak dalej i naciśniesz tabulator, no to wpisze Ci się tabulator. To nie znaczy, że Vim nie dopowiada nazwy zmiennej. On podpowiada ją, tylko w inny sposób. Uzupełnianie nazw zmiennych w Vimie to Ctrl+N. Jeżeli tych zmiennych jest więcej, załóżmy numer 2 równa się 99, o, czyli numer i uzupełniam Ctrl+N, to w tym momencie mogę wybierać sobie, o którą zmienną mi chodziło za pomocą normalnych kursorów. Chodziło mi o to, więc naciskam sobie Enter. O, nie nacisnąłem. Dobra. Uzupełnianie zmiennych działa. Kolejna rzecz, której brakuje tutaj, to numerowanie wierszów. Także trzeba je włączyć za pomocą set number. W tym momencie mamy numerowanie wierszy. Jeżeli byśmy chcieli się go pozbyć, to set no number. OK, czyli numerowanie wierszy także istnieje, dokładnie tak samo jak w każdym porządnym edytorze do programowania. Teraz wróćmy na chwilę do konfiguracza i zobaczmy, jak w Vimie działa wyszukiwanie. Działa ono w dość specyficzny i bardzo nieładny sposób. Jeżeli chcę znaleźć słowo Apache wpisuję, naciskam Enter, no to oczywiście znalazło mi hura, znalazło tutaj, ustawiło kursor i tyle. Jak nacisnę literę N, czyli znajdź następny, no to znalazło tutaj, super, ale przyzwyczaiłem się do tego, pracując na przykład w okienkowych aplikacjach, czy to na Windowsie, czy na Linuxie, czy na Macu, że gdy szukam czegoś, to wszystkie znalezione pozycje w pliku będą podświetlone i dzięki temu mogę sobie scrollem przewijać przez plik i zobaczyć, co mnie interesuje. No, w Vimie tak się nie dzieje, a więc jest to kiepski edytor, tak? No, znowu nie. Trzeba włączyć taką opcję, trzeba mu powiedzieć, że na czymś takim ci zależy, a więc set HL search. Włącz highlight search, highlight, czyli podświetlanie w szukaniu, enter. I w tym momencie Vim podświetlił Apache'a na żółto, Apache i wszystkie Apache są podświetlone na żółto. Jeżeli chcesz wyłączyć podświetlanie, no to oczywiście no HL, czyli no highlight i w tym momencie podświetlanie się wyłączyło. Jest jeszcze taka inna fajna opcja związana z wyszukiwaniem. Kilka fajnych edytorów na Windowsa ma coś takiego jak incremental search, czyli wpisuję sobie załóżmy slash i chcę poszukać czegoś na temat Keep Alive'a, więc wpisuję Keep Alive i po literce szuka cały czas mi najlepszych dopasowań. Vim tego nie robi domyślnie, ale można go poprosić, aby to robił. Set inc search, czyli włącz inkrementalne szukanie. I teraz jak to działa? Keep alive. O, i znalazło. Jeżeli chcemy na przykład tam bit file, wszystko jest wyszukiwane dokładnie tak, jak w okienkowych aplikacjach. Kolejną zaletą Vima jest to, że można mapować sobie klawisze. A więc zapiszmy to gdzieś, załóżmy TMP, jakieś ASD, PHP. Aplik istnieje, trzeba wymusić to ASD, dobra, nauka PHP, niech będzie. Edytujemy plik TMP, nauka PHP. Chcielibyśmy napisać jakiegoś Hello Worlda. I teraz, gdybym był w normalnym edytorze, no muszę odpalić sobie jakąś konsolkę, muszę teraz wywołać tam konsolowego PHP z nazwą parametru, inne tego rodzaju rzeczy, ale w przypadku Vima mogę użyć polecenia dwukropek, wykrzyknik, a więc uruchom polecenie PHP, a następnie jako parametr podaj %, a więc moją nazwę pliku. Naciskam Enter. I widzę, że Hello World pojawiło się na ekranie, a więc mogę w ten sposób bezpośrednio z Vima wywoływać polecenia. No oczywiście za każdym razem, jakbym miał wpisywać wykrzyknik PHP %, no to by mi się to znudziło. Ale jeżeli uczysz się programowania w PHP, to zwróć uwagę na przykład na moje odcinki, kurs programowania w PHP. Tam często używam Vima do pisania fragmentu kodu i uruchamiania go. Można teraz zmapować sobie coś takiego, dwukropek, map, a więc spraw, aby klawisz F5 wywoływał mi funkcję dwukropek, wykrzyknik, PHP, tam dam mu -Q, żeby był w quiet mode, znak procenta i CR. Co to robi? Sprawia, że pod klawisz F5 przypinam wpisanie komendy dwukropek, wykrzyknik, PHP -Q, nazwa pliku, CR to Enter. OK, naciskam Enter. Wszystko jest OK. Napiszmy sobie tu jakąś funkcję tam for i równa się tam 1, $i mniejsze od 11 plus $i i piszemy sobie tam cokolwiek. Naciskam F5. i mamy hello world, 1 OK, 2 OK, 3 OK. Po prostu kod się wykonał. W ten prosty sposób możesz rozbudowywać swojego Vima i przypisywać mu funkcje do różnych klawiszy. Jeżeli denerwuje Cię to, że na przykład zapisywanie to jest /W, to sprawa, by zapisywanie było na przykład pod klawiszem F2. Jak to zrobić? No znowu map F2, sprawa, by to było W, jeszcze W jakieś wymuszone z wykrzyknikiem, potwierdzone Enterem. Teraz jak naciskam F2, to pojawił się napis zapisano. Nagle magiczne jakieś polecenie stało się jednym klawiszem. Denerwuje Cię to, że wyjście z wszystkich możliwych plików to będzie /, WQA na przykład, to sprawa, by to było pod klawiszem na przykład F10. Chcesz zwalidować sobie kod, no to podepnij program do walidacji pod na przykład F7 albo cokolwiek innego. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób. Poza tym można też przyporządkować wykonywanie pewnych funkcji do trybu pisania. Za pomocą, zamiast map można użyć funkcji imap, czyli mapuj w trybie inputa. I teraz chcemy zmapować sobie na przykład taki tekst AMK na Ala ma kota. Naciskam Enter. I teraz, jeżeli piszę sobie tu cokolwiek i nagle wpiszę = AMK, to pojawia mi się Ala ma kota. Jest to taki tekst extender, taki pewne snippety kodu, które są często przez Ciebie używane, możesz w ten sposób zaprogramować. Teraz pojawia się takie proste pytanie, czy ja naprawdę za każdym razem muszę konfigurować swój edytor, zanim zacznę pisać? Odpowiedź brzmi oczywiście nie. Otwórzmy sobie taki plik jak /vimrc, a więc plik .vimrc w Twoim katalogu domowym. Ten plik albo nie istnieje, albo jest pusty domyślnie i w nim można wpisać wszystkie polecenia, jakie chcesz, aby Vim na starcie wydał. A więc ja chcę, aby na starcie Vim zawsze miał włączony syntaks. Syntaks on. Programuję, więc chcę, aby miał autoindenta. I jeszcze chciałbym numerki. Zapisuję, wychodzę ze wszystkich plików. I teraz, jeżeli w Vimie otworzę sobie plik Apache i tu apache.conf, to nie dość, że on jest już pokolorowany, jeszcze ma numerki, to jeszcze ma automatyczne wcięcia włączone, gdybym zaczął coś pisać. W ten oto sposób możesz automatyzować swojego Vima. Tam też możesz dopisywać polecenia przypisywania konkretnych funkcji do konkretnych klawiszy funkcyjnych. W necie znajdziesz całą masę skryptów, które można doinstalować do Vima, tak aby mógł on na przykład obsługiwać edytor plików, aby wyglądał to jak prawdziwe IDE z Windowsa. Możesz doinstalować plugin do zamykania tagów w HTML-u, do walidowania. Naprawdę można używać tego edytora w bardziej profesjonalny sposób, aniżeli tylko jako jakieś narzędzie do pisania, które ma dziwne skróty klawiszowe. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja dodatkowych możliwości Vima jakoś przedstawiła Ci, że ten edytor jest naprawdę ludzki, po prostu trzeba się go po pierwsze nauczyć, a po drugie poprawnie go skonfigurować. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Unknow.